tak, nie, w ogóle początki mojej współpracy, do której nigdy nie doszło, to był rok 92, 93, na samym początku, na mojej uczelni pojawił się napis, że szukają dziennikarzy, filozofię, dziennikarze szukają do pracy w tygodniku, no więc poszedłem. Jakieś tam tematy zaproponowałem i wtedy usłyszałem od naczelnego, czyli od Piotra Wierzbickiego, że musi pan to napisać tak, żeby pana najgłupsza ciocia zrozumiała. Ja zrobiłem wtedy szybki przegląd moich ukochanych ciocił i uznałem, że nie jestem w stanie tak napisać. W związku z tym zacząłem pracę w radiu, gdzie się okazało, że trzeba mówić jeszcze prościej, a do Gazety Polskiej ostatecznie trafiłem wiele lat później, to był rok 2000. Piąty, szósty, no gdzieś byliśmy z żoną na wakacjach, zadzwoniłem wtedy do Tomka Sakiewicza i mówię, a mam taki pomysł na felietony Walka o duszę. On mówi, pisz, od kiedy? Ja mówię do niego, on mówi, od następnego numeru. Co wyróżnia na tle innych czasopism Gazetę Polską? No, Gazeta Polska jest przede wszystkim niezależna, o tak bym powiedział, to znaczy i ma pozytywną szajbę. Pozytywną szajbę to znaczy niczego się nie boi. Można napisać wszystko. Znaczy, ja pisałem wielokrotnie teksty krytyczne z jakichś powodów, o PiSie. Mało tego, pisałem teksty krytyczne wobec linii Gazety Polskiej, bardzo mocno krytyczne wobec linii, na przykład w sprawie Cyryla. Zostały? O, nie tylko zostały opublikowane, wręcz czasem do mnie dzwoniono, żebym napisał jeszcze jeden, żeby było tak bardziej różnorodnie. Więc w tym znaczeniu, no to jest pozytywna szajba, czyli jest wolność. I to pozytywnie wyróżnia Gazetę Polską od innych gazet. Ona ma linię, ale nie łamie kręgosłupów.